Partycypacja społeczna jest oczywistym standardem demokratycznego państwa, jest możliwością współuczestniczenia obywateli w zarządzaniu naszym miastem. W obywatelskiej uchwale pierwszym postulatem, pierwszym z trzech postulatów jest właśnie to, abyśmy mogli uczestniczyć poprzez partycypację społeczną. Po wczorajszej Radzie oraz po wcześniejszych miesiącach współpracy z Urzędem Miasta, co można powiedzieć? Mieszkańcy i urzędnicy, niestety na tej linii współpraca układa się bardzo źle, ponieważ jest słaba komunikacja. Poza niektórymi radnymi z Koalicji Obywatelskiej, większość radnych nie jest zaciekawiona naszymi projektami, nie uczestniczy w dyskusjach, czasami nawet jesteśmy deprecjonowani, nasze zdanie jest podważane. Dlatego myślę sobie, że przed nami kawał roboty, ponieważ zarówno konsultacje społeczne, jak i możliwość partycypacji społecznej jest tym, czego oczekują od nas wszyscy mieszkańcy i jest także podstawowym standardem życia w cywilizowanym i postępowym mieście. Ja bym chciał jeszcze skomentować to, co powiedziała moja koleżanka. Miasto w ostatnim czasie przyjęło dokument Strategię Rozwoju Miasta Przemyśla. To jest dokument, który miasto miało obowiązek opracować. I ten dokument wskazuje pewne błędy, które są w różnych obszarach w naszym mieście i jak te błędy naprawić. I może ja przeczytam, jaka jest analiza właśnie w kwestii partycypacji w tym dokumencie. Wynika, z analizy miasta wynika, że mieszkańcy rzadko angażują się w sprawy miasta, co szczególnie dotyczy osób młodych. Według badań przeprowadzonych na potrzeby strategii partycypacji społecznej wynika, że przyczyną niskiej aktywności społecznej jest słaba komunikacja pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami, w tym nieufność mieszkańców wobec władz samorządowych. Duża część respondentów jest zdania, że władza miasta nie zależy na poznaniu opinii mieszkańców na różne aspekty funkcjonowania Przemyśla. To jest analiza i oczywiście są tam też środki zaradcze i miasto tą uchwałę przegłosowało, tą strategię, czyli tak naprawdę podjęło się zrobienia coś w tej kwestii. Wczoraj mieliśmy przykład, jak to wyglądało. Chciałbym też powiedzieć, że nie było wczoraj żadnych przeciwwskazań, żeby nie podjąć tej decyzji o uchwale, dlatego że, jak przyznał pan Kowalski, sama inwestycja zostanie rozpoczęta gdzieś mniej więcej za 4 lata. Prace probudu będą trwały jeszcze około roku, czyli ten 3-letni okres tej przerwy był wystarczający, żeby przeprowadzić konsultacje. Wydaje się też, że nie sposób zakwestionować samej idei uchwały, czyli tego, że powinny być konsultacje i powinien być projekt architektoniczny. Dlatego też obóz prezydenta w ogóle tego nie kwestionował. Szukał innych wybiegów, aby nie doprowadzić do przegłosowania uchwały. Jednym z tych wybiegów była właśnie kwestia odwodnienia. I wczoraj tak naprawdę ten temat pierwszy raz został poruszony. I trzeba też powiedzieć o komisjach, które miały wyjaśnić pewne sprawy. One tych spraw z wybrzeżem nie wyjaśniły. Natomiast szczegółowe pytania właśnie pana Kuleja czy pana Krużela spowodowały, że pewne światło na kwestię odwodnienia jest rzucone. My mamy też szczątkowe dokumenty, więc ta sprawa zostanie, mam nadzieję, w najbliższym czasie wyjaśniona, bo już dzisiaj wiemy, że ta kwestia tak naprawdę jest źle rozwiązana i ten aspekt tego projektu w ogóle nie działa, więc w zasadzie nie ma żadnych podstaw, żeby tę inwestycję kontynuować. Chcielibyśmy się jeszcze odnieść do kwestii stricte politycznej. W tym projekcie uchwały nie było nic kontrowersyjnego, bo czy ktokolwiek z mieszkańców czy z radnych faktycznie sprzeciwia się udziałowi obywateli w zarządzaniu miastem? Czy konsultacje społeczne to jest kontrowersyjny pomysł? Czy konkurs architektoniczny, dzięki któremu zobaczylibyśmy koncepcję przed zleceniem projektu przebudowy, przed zleceniem prac projektowo-technicznych, to jest kontrowersyjny pomysł? Myślę, że każdy mieszkaniec tego miasta chciałby zobaczyć, jaki jest planowany wygląd wschodniej pierzei rynku, zanim ta inwestycja została zrealizowana. Myślę, że ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w kwietniu tamtego roku, gdzie zostaliśmy zaskoczeni właśnie wyglądem wschodniej pierzei rynku, pokazuje, że brakuje
pewnej jawności procedowania zmian w najważniejszych przestrzeniach miasta. I to było celem uchwały, żebyście Państwo jako mieszkańcy mogli zobaczyć, co jest planowane, żebyście mogli wnieść do tego swoje uwagi i żeby dzięki temu ta inwestycja nie była robiona wbrew Waszej woli. I to tak naprawdę była istota tej uchwały. Poza tym ochrona drzew w procesie inwestycyjnym, tak by na przykład ciężki sprzęt drogowy, który remontuje drogę, żeby nie ubijał korzeni, żeby te drzewa parę tygodni czy parę miesięcy po inwestycji nie obumierały. Czy to jest kontrowersyjne? To nie jest kontrowersyjne. Niestety te nasze postulaty zderzyły się ze ścianą, użyto wobec nas twardej siły politycznej. Prawdopodobnie będziemy mieć, na to wskazuje to głosowanie, nowy układ w Radzie Miejskiej, gdzie będzie nieformalna koalicja prezydenta Bakuna z Prawem i Sprawiedliwością. Mamy duży żal do radnych Prawa i Sprawiedliwości, do trojga radnych, którzy jeszcze godzinę przed sesją przekonywali nas, że poprą tę uchwałę, a koniec końców cała trójka niestety albo zagłosowała przeciw, dwie osoby, albo się wstrzymała, przez co uchwała przepadła jednym głosem. To było dla nas mega rozczarowujące, ale nie poddajemy się w dalszej walce o wybrzeże, jak i o walkę o partycypację społeczną, o jawność działań władzy. Mamy w planie kolejne działania, o których będziemy jeszcze informować. Ja po raz pierwszy uczestniczyłam w Radzie Miasta, w spotkaniach komisji. Nigdy wcześniej nie brałam udziału w takich przedsięwzięciach. Jestem zadziwiona. Większość radnych przez ileś godzin nie zabrała głosu, nie zapytała strony społecznej o nic. Zachęcam i apeluję radnych, być może poza paroma osobami z Koalicji Obywatelskiej, którzy byli bardzo aktywni, nie bójcie się Państwo z nami rozmawiać, otwórzcie się na dialog z mieszkańcami. W trakcie kampanii wyborczej jesteście niezwykle elokwentni, obecni i aktywni. I zapraszam do tej aktywności również w trakcie Waszej kadencji. Brakuje mi Waszego głosu, panie i panowie, którzy siedzą po lewej stronie w Radzie Miasta. Zapraszam. Chciałbym też jeszcze powiedzieć Państwu, jak wyglądał ten proces legislacyjny. Uchwała na początku została zaopiniowana, miała być zaopiniowana przez Komisję Gospodarki. Komisja przychyliła się do naszego apelu, aby przed tą opinią jakby zbadać i w Komisji Gospodarki, Finansów, Środowiska sprawy związane z wybrzeżem. Takie komisje odbyły się, natomiast była to farsa, bo nie dostały żadnych dokumentów, nie pojawił się przedstawiciel ProBud. Kiedy na początku rozmawialiśmy jeszcze przed komisjami z przewodniczącym Komisji Finansów i pytaliśmy się, jak zareaguje na to, kiedy nie dostanie żadnych dokumentów, powiedział, że nie wyobraża sobie w ogóle, żeby taka sytuacja nastąpiła. Pytaliśmy go też, jak zachowa się, kiedy nie pojawi się firma ProBud, więc to było też niedopuszczalne i to, co stało się niedopuszczalne, stało się faktem i nie zniechęciło radnych jednak do podjęcia decyzji takiej, jaką podjęli. Więc mieliśmy tak naprawdę komisje, które nic nie wyjaśniły, ale te prace wyjaśniające będą trwały. Tutaj też należy zwrócić uwagę na pewien fakt, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Firma ProBud została wyłoniona dopiero w trzecim przetargu. Do dwóch przetargów nie zgłosiła się żadna firma. Sama firma ProBud poprosiła też o obniżenie kryteriów przetargowych, żeby w ogóle mógł móc wystartować w tym projekcie. Więc mamy tutaj teraz taką sytuację, że ta firma nie odpowiada radnym, nie zgłasza się na komisję, a jest to firma, gdzie miasto ma je zapłacić kilkaset tysięcy złotych, więc wydaje się, że to jest jakby niedopuszczalna sytuacja, a obóz prezydenta tak naprawdę chroni tą firmę i robi wszystko, żeby na tych komisjach się nie pojawiła. Trzeba też zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. To, że nie pojawiły się żadne firmy na dwóch przetargach, oznacza, że same założenia przetargowe są tak złe, że żadna rzetelna firma po prostu się nie mogła do tego zgłosić. Dlatego, że jeżeli jesteście Państwo projektantami, czytacie te założenia, to wiecie, że one są po prostu nie do spełnienia. Więc tak wyglądał ten proces, tak, że nikt się nie zgłosił do pierwszego przetargu, nikt się nie zgłosił do drugiego, w trzecim pojawia się firma ProBud prosząca o obniżenie kryteriów przetargowych. I czy tak ma wyglądać projektowanie w Przemyślu? W ten sposób mamy wydawać pieniądze, więc wydaje nam się, że jest tu bardzo dużo wątpliwości, które w następnych miesiącach na pewno będą wyjaśniane.